22 grudnia wspominamy błogosławionego Tomasza Holenda, prezbitera i męczennika. Tomasz urodził się w 1600 roku w Santon, na południu Wielkiego Londynu, w rodzinie szlacheckiej. Studiował w katolickim uniwersytecie Saint-Omen, prowadzonym przez jezuitów na terenie dzisiejszej Francji. Kontynuował studia uniwersyteckie w hiszpańskim Valladolid. Nie mógł studiować na terenie Anglii, gdyż Kościół katolicki był tam prześladowany. Posiadał gruntowne wykształcenie. Znał oprócz ojczystego języka angielskiego doskonale język francuski, flamandzki i hiszpański. Nie cieszył się dobrym zdrowiem. W wieku 24 lat wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Aten, w południowej Holandii. Wkrótce potem przyjął święcenia kapłańskie we wspólnocie jezuickiej w Lesz, na terenie dzisiejszej Belgii. Przez kilka lat pracował w klasztorach jezuickich na kontynencie, był cenionym spowiednikiem. Po zakończeniu formacji zakonnej w roku 1635 wysłano go do pracy misyjnej w Anglii. Wiedział, że tam Kościół katolicki jest prześladowany, szczególnie prześladowani byli kapłani. W wielkiej tajemnicy, przy współpracy zaufanych osób, 7 lat ofiarnie duszpasterzował na terenie Anglii. Bardzo dużo modlił się w intencji ludzi, którym służył jako kapłan. Pracę utrudniała też jego choroba. Posługę kapłańską mógł sprawować tylko nocami, w wielkiej konspiracji. Mimo to 4 października 1642 roku aresztowano go na jednej z ulic Londynu i osadzono w niechlubnie sławnym więzieniu Nigets w Londynie. Po 2 miesiącach, 7 grudnia, oskarżono go o to, że jest kapłanem, mimo że nie przedstawiono żadnych dowodów. Nie wyparł się wiary, więc uznano go winnym. Na taki sposób sprawowania sądu oburzył się nawet burmistrz Isaac Penninten i sędzia o imieniu Gerway. 10 grudnia sierżant Peter Pheasant wydał wyrok śmierci. Po odczytaniu wyroku ojciec Tomasz odpowiedział Deo gratias, tak jak odpowiadali pierwsi męczennicy. Po powrocie do więzienia odśpiewał hymn uwielbienia Boga Te Deum Laudamus, Ciebie Boga wysławiamy. Zdążył wyspowiadać jeszcze kilku współwięźniów. W liście do przełożonych zapewnił, że nie chciałby ambasador francuski starał się o jego ułaskawienie. Dzięki temu, że zaprzyjaźnionemu kapucynowi udało się przemycić do więzienia to wszystko, co potrzebne jest do odprawienia mszy świętej, mógł ją celebrować jeszcze rano 12 grudnia, w dniu egzekucji. Przed śmiercią przemówił do zebranych. Ujawnił, że jest kapłanem jezuitą, wyznał uroczyście wiarę w Boga i przeprosił za popełnione grzechy. Modlił się za króla Karola I, jego rodzinę, parlament i poddanych, o powrót katolicyzmu w Anglii i ofiarował swoje życie Panu Bogu, przebaczając wszystkim. Kapłan, ukryty w tłumie, udzielił mu rozgrzeszenia. Choć miał przy sobie tylko małą sumę pieniędzy, dał je katowi, tak jak święty Cyprian z III wieku zapłacił mu za dobrze wykonaną pracę. Zginął przez powieszenie jako męczennik za wiarę w Boga. Został beatyfikowany w roku 1929 przez papieża Piusa XI. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Tomaszowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.